Szczęść Boże, coś Wam powiem. Kim jest człowiek? Człowiek jest obrazem Boga, bo tak napisali w Księdze Rodzaju. Stworzył Bóg człowieka, na obraz Boży go stworzył. I zastanawia się, z której strony? Z twarzy, z postury, z charakteru? Nic z tych rzeczy. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, ale zadaniem człowieka jest odkrycie Boga w sobie. Dopóki tego nie zrobimy, całe nasze życie wygląda jak wielki bałagan. Nasze serce jest niespokojne, nasze czyny są chaotyczne. Z wierzchu możemy wyglądać pięknie, a w środku, gdzie nikt nie może zajrzeć, jest takie tohu wabohu. Jest w nas niepokój, ale on może mieć dla nas ożywcze działanie, bo zmusza nas do poszukiwania właściwej drogi. Ale też może stać się czymś, co nas zatrzyma w tym poszukiwaniu, bo on będzie w centrum naszego życia. Każde nasze działanie będzie okupione lękiem przed opinią, porażką albo innym powodem. Gdy przejdziemy się po cmentarzu, zobaczymy różne nagrobki. Większość jest klasycznych, ani bogatych, ani biednych. Są te biedne, zaniedbane, ale i są też takie, które swoją wielkością i majestatem pokazują życie człowieka, zanim spoczął w tym grobie. Wielki, próżny, górujący nad innymi, ważny, bez serca. Gdy byłem na cmentarzu żydowskim w Łodzi, jakże bardzo gryzły się ze sobą dwa miejsca. Kwatera ważnych ludzi z takimi monumentalnymi niemalże kaplicami i groby ludzi z getta, na których po wielu latach ktoś wreszcie postawił tabliczkę. Nic więcej. Spotkałem się z mniej więcej takim powiedzeniem: biedny niczego nie wniesie, bogaty niczego nie zabierze. Bo bieda czy bogactwo to nie tylko stan konta, ale przede wszystkim stan duszy. Bieda może być materialna, ale i może być moralna. O tym mówi dzisiejsza biada wypowiedziana przez Pana Jezusa. Biada obłudnicy. To brzmi surowo, mocne w wymowie, ale dotyczy tego, co wewnątrz i na zewnątrz człowieka. Jeśli jest rozdźwięk, takie rozdarcie, to jest faktycznie bieda. W Bogu przecież nie ma rozdziału, bo w Nim jest zupełna jedność. Jest miłością, a Jego czyny wypływają z miłości. Nie ma w Nim zaprzeczeń, niespójności, nie ma zgrzytów. I to wszystko może być też w nas, o ile zaczniemy solidnie szukać tego obrazu Boga w sobie. Jezus obłudników oceniał bardzo krytycznie. Porównywał ich do grobów pobielanych. To mocne określenie dotyczyło tych, którzy na zewnątrz wyglądali pięknie, a w środku byli puści i bez wyrazu. Wielu uczniów Jezusa, wielu męczenników Kościoła było odbieranych zupełnie inaczej. To właśnie oni uchodzili za śmieci, jako wstrętni i godni potępienia. Ci puszący się za poprawnych. Nikt z nas nie jest ideałem szczerości. Obłuda ma dostęp do nas. Ciągle siedzi w nas pytanie, co ludzie powiedzą. Czy tak samo pytamy, czy Tobie, Boże, się podobamy? Ludzi łatwo oszukać, dać im pozory, że jest super i wspaniale. Robimy to, czego od nas oczekują. Uchodzimy za sprawiedliwych. W historii zbawienia było wielu władców czy proroków, którzy tak właśnie postępowali, ale ich los był tragiczny. Natomiast każdy, kto szedł drogą wyznaczoną przez Pana, tragicznie ginął, bo ludziom był niewygodny. Moglibyśmy powiedzieć, że ludzkość po grzechu pierworodnym jest oporna w dokonywaniu zmian. Dobrze, że Bóg jest niezmienny w swoim miłosierdziu. Z Panem Bogiem.